Siema, hejo, dzisiaj jedziemy na wielkie zakupy do RR Moto. Jadę po Tomka właśnie i lecimy. No, już jestem. Jest Tomek. Siema, Tomek. Siema. Zobacz, co mam dla ciebie. Pasują? Pasują. Jest plan i temat taki, lecimy do Torunia, do RR Moto. Pomożesz mi dobrać ciuchy, już raz wybrałem. No. Mam odłożone i kask, i kombinezon, ale może coś mi pomożesz, coś innego dobierzemy. Na ściga? Może na ściga, może jednoczęściowy, nie? No dobra. Git. No, my już uszykowani, Tomek siedzi w aucie. Lecimy na Toruń, do RR Moto. No ciekawy jestem, co ja tam wybiorę ciekawego. Chciałbym, generalnie, chciałbym jedną częściówkę, nie? Tomek, ja tak myślę, że ty ściga to kupisz na ten sezon, wiesz? No nie wiem. A ja myślę, że kupisz. Oj, nie. Sprzeda się LTZ, sprzeda się Husqvarna. Także już sobie od razu przymierz kombiaka. Ja ci już mówię. Ale jak jesteśmy, to możesz przymierzyć, będziesz wiedział, jaki rozmiar masz. Mogę. My tu sobie stoimy w kureczku. Strażnicy lasu też są. Ciekawe, czy pilnuje ten, czy uzbuje próby włamania do lasu. Co? Pilnują nas, pilnują. Strażnicy lasu. O. I do Torunia wjeżdżamy zaraz, centralnie. Jakbym miał trójkę, to bym sobie inaczej rzucił. F3 mówię, żebyś kupił ścigacza. A, ale co nie zmienia faktu, że jakbym miał trójkę w kieszeni, to bym sobie inaczej rzucił. Tak, niewiele wymagasz życia. Wrażenia w parku. A gdzie ja mam stanąć, powiedz? No tu jest parking. Tu jest dla motocykli. Gdzie to jest napisane, że dla motocykli? Tu musimy. Tam można było. W piasek jadę. Zobacz, enduro. Dojechaliśmy. Wielki sklep RR Moto. Bleku i Tomek. Widzę, tam kolejka jest duża. Mam nadzieję, że szybko załatwimy tematy. Chcę namówić Tomka, żeby też dobrał sobie już ciuchy na szosę. I tak zrobimy, żeby po prostu wiedział, jakie ma rozmiary. To do zobaczenia w sklepie. Nie było. Reakcja to? Tak, nie było. Nie, tak nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodź tu. Tomek, pierwszy dla ciebie coś wybierzemy. Chodź tu. Patrz, możesz takie. Tu pogląd. Tylne możesz. O jest. Cza! Zobacz, jaki wybór miał kawałek. Tego, co nie widziałeś. Na szosę. No to wszystkie robocze są. Na ściga, na szosę. I czopera może kupić. Tomek, zgubiłeś się? Patrz, albo takie dżinsowe możesz sobie tutaj myknąć. Niebieskim nie. Ale te już, w te to już bym poszedł. W te bym poszedł. No ty dwuczęściowy. Czy dla mnie dwuczęściowy? Kurde, jednoczęściowy jest problem. Siku nie można zrobić. Można, jest rozpór. Naczynia nie ma. Ja wybrałem wstępnie z tych. Ale bym chciał zobaczyć jeszcze. Ja generalnie wybrałem z tego. Którego? Tutaj. Tego? Nie, tego nie, przepraszam. Shimę. Shimę, ten wybrałem, zobacz. Ten jest mój wybrany. Ale bym chciał przymierzyć jeszcze jednoczęściowy.
I choć, dobra, to zaraz przyjdziemy. Ja bym nie pchał się w jedną częściowo. Czemu? Ja zawsze miałem. Dwa mam w domu. Chodź teraz, chodź, zobaczymy kaski. Chodź tam, chodź. Jeszcze buty może, co? Zobacz, jakie bucierki. Ja bym ci te tutaj, patrz, zapodał. Czemu wysoko? Mi się niskie podobają. Niskie? A, bo ty chcesz nisko latać? Czy wysoko? Patrz, jak wysoko chcesz latać, to musisz mieć wysokie. A jak nisko, to niskie. Chodź, kaski zobaczymy. Zobaczymy, który ci się najbardziej spodoba. Te to enduro, to nie, ale te masz na szosę. A ja ci pokażę, który ja wybrałem. Za dużo ich tu jest. Za dużo? No. W porządku, nie? A zaraz jak przymierzę, to zobaczymy z całością. Patrz, ale buty to możesz sobie nawet takie dobrać, patrz. Byś miał i do garażu, do roboty, patrz. Ty tak lubisz ciągle w garażu grzebać? Do roboty. Albo patrz, z takimi fluo-sznurówkami, zobacz. Nie, mi się nic nie podoba. No i dla Kuby byś musiał kupić coś. No to już coś przymierzaj, chłopie. Ty, ale wybrałeś najlepsze, ty. Ale za dużo. No to tam masz rozmiary. Wybrałeś najlepsze. Tu masz rozmiary, tu masz. Jaki masz rozmiar buta? 43. No to tak jak ja. Dobra, ja idę tam szukać. A czemu za mały? No nie wiem. Ideolka. Nie jest za mały. Zobacz. No dwóch trzeba wciągnąć. A po dwóch karkówkach to... Zamek. Po dwóch to nie ma co jeść. Zamek pęknie. Zamek pęknie. Po dwóch to już po zamku. No to jeszcze mogę 54 przymierzyć. No. Poczekaj, jeszcze kask. Po dwóch zamek pęknie. Chodź, Tomek. Idę. No idę. Tu. Kask już upatrzone. No kask pasuje. I co, siedzi? Siedzi, no. Kask jest gitara. Oj, mówię wam, jak ja lubię właśnie takie zakupy w takim sklepie. Rzadko to się zdarza, ale jak już jest, to jest naprawdę kozacko. Coś pięknego. A jak jeszcze to wszystko pasuje i ci się podoba, to już jest w ogóle mega. Bo czasem ciężko dopasować sobie. No zobacz, czy się dopniesz. Czemu? To jest dobre. Jak się dopniesz, to już jest naprawdę. To o to chodzi, żeby nie było za luźne. No ideolka, ty, Tomek. No bo to macie tak spinać, otulać, rozumiesz? To mnie mocno otuliło. No to musi otulić. To nie możesz mieć tego luźnego. Ty musisz trochę na klatę zacząć ćwiczyć. Dobra, to szukaj 50. 50 znajdziesz na pewno. Tylko nie umie go odpinać. To już w kasku do domu. Wiesz co, nie wiem jak się go odpina. No spoko, tutaj jest taki po prostu sznurek. A, jak się... tu? Poczekaj. Tak, no. Gdzie on jest ten sznurek? Tu. No. Okej, okay. To zawsze miałem podwójne DD, wiesz? No tutaj podwójne D jest w tym wyższym modelu, nie? W tym EXO 1400. Też go możemy zrobić wiadomo w dobrej cenie, ale na pewno drożej trochę niż ten, nie? No dobra, to jeszcze zobaczę, bo ten trochę jest luźny. Mhm. To jeszcze poszukam. A tu jest 50? To jest 50. Na razie byście przymierzyli może ten rozmiar. Przymierz, Tomek. Dobra. Po prostu jaki jest rozmiar, a wtedy no. Już kolor to albo zamówimy, jeżeli nie ma na miejscu, a jeżeli jest na miejscu, to po prostu przyniosę go z magazynu. Dobra, nie? A ja idę jeszcze się rozejrzeć z kaskami. Dobra. A, jeszcze ogram Tomka, jak on tam w tej... Tylko nie ubieraj na ten, na bluzę. No zdejmuj. Zdejmuj. I wiesz co, i jak tylko przymierzyłbyś,
To byśmy poszli i dopasujemy inny kask, wiesz? Rozmiarowo dla mnie. Ja już w tym się adoptuję. 50 dla Tomka. Lepiej. Lepiej, no już tak cię nie otula. Tylko jeszcze spodnie teraz. Dobra, możemy iść. Dobra, możemy iść teraz w stronę kasków. No. Tutaj w środku widać mamy o. Duży guziczek pompujemy. Dokładnie. Tutaj z boku jest zaworek popuszczamy. Takie rozwiązanko. No, siedzi. No, teraz siedzi. Zaworek, tu ma zaworek i ma pompkę. I ma co? Blendę. Gdzie tu się spuszcza? No, tutaj. Zobacz. O, przyciemnienie. Co? Czyli jak turystyk. Jaka głowa? Jak to się turystyk. Taki przyczajony tygrys do połowy. No. No, no. I to mi najbardziej fajne siedzi, wiesz? Fajne rozwiązanie to jest. Z tego wszystkiego. No i to pompowanie jest dobre, nie? No, bardzo dobre. Bo tak jak mówię, ktoś może mieć szczupłą twarz, nie? Owalną i wtedy się wpompuje. Tu. Elegancko. Mówiłem, że dobre. Mówiłem, że tam był za dużo. Mówiłem, że dobry mówiłem. Chyba mnie słucha. No mówiłem, że dobry. Miara w oczach. Fajny, no wybór dla każdego coś dobrego. Mi tak się podobało w tej kurtce, że... Tapeczkę gdzieś zgubiłem, szukam Tomka. Tomek. Przebieralni. Zaraz nam się objawi. Jest! No ty, no i Olka siedzą. Trochę pociągnij je do góry. Bo ci to jak wisi. No, ty. Elegancki. Teraz jeszcze te buciory. Tam Tomek. O, tu ktoś kombinarną zostawił. Nie ktoś, tylko ja. No, zaraz będzie zapakowany. Będzie jechał ze mną do domu. Nie, tak mi chciałbym lepiej. No. To nawet możesz trikolor sobie zrobić. No, ale to czerwony sobie wybierzesz. Pamiętasz rozmiar? 50. To co buty dobierzemy, że na spodzie to choć buty dobierzemy. Ubieramy Tomka na kosza. To krótkie jednak. Na ścigacza długie Tomek. To na Nike'a, wiesz, po mieście. Tak bym ci proponował. No, to od razu inaczej, wiesz, od razu tu widać profesjonalizm, a nie... Jeszcze kask, Tomek, teraz. Widać profesjonalizm, rowerem... Widać. Rowerem burzy jeździć. Widać wszystko. Teraz kask, Tomek, tylko. Rękawice to tam, wiesz, to pół biedy. Rowerem to sobie tam dobierzesz, bez problemu. Jaki ci się kask podoba? No, ten mi się podoba, nie? Poszedł najdroższe. Fajne malowanie. Czy 200? Ten mi się podoba. To może wejść taki bardziej budżetowy. To musimy jechać do marketu BHP. Tam kupiłem. Nie, to masz tańsze, masz HJC masz. Tam kupiłem budżetowy, nie? AGV-ka już masz, patrz. 1800, 1100. Gdzieś tu widziałem te HJC-ki. 1600, 1100, patrz, Skorpion. Taki jak ja, tylko inne malowanie. Nieładnie jest. No taki sam jak no, ja. No, mówię pod względem malowania. Z pompowanymi polikami będziesz miał. O, ja
Tu 1300 HJC, zobacz jaki fajny wzorek, Kuba na pewno by był zadowolony. A nie, no ty dobierz sobie coś pod ten kombi. A jaki chcesz, czy w czerwonym, czy w tym fluo żółtym? Żółty jest, Kuba mi się bardziej podoba. Ten fluo? No to patrz, to już masz tutaj patcha GV-a jakiego fajnego. Albo ten czarny, patrz, z fluo wstawką, też, patrz, taki jak ja. Będziesz miał skorpiona. Ale ty wybrałeś, panie. No nie, no podziwiam kolegę. Szybka strzała. Dawaj, ubieraj go. Ty, no ten, to od razu rozmiar będzie za mały. O kurde, ale ty, ale czarny rycerz ty teraz wyglądasz. M. No, ale ty, jak ty kozacko wyglądasz, byku. To jest normalnie kosmos. Szkoda, że z jednym butem, ale... No też fajnie, taki... No fajny też. No. Fajny, pasuje. W czarnym taki bardziej poważny. Co, już się rozbierasz? To teraz co, szukamy motocykla? No słuchajcie, no może tak się przydarzyć, że no tak, ja na ten sezon przesiadam się na szosę, będę dużo w terenie, dużo po Polsce jeździł i być może, że Tomek jak kupi ścigacza też dołączy i będziemy razem zasuwać na zloty, na różne tam spotkania z widzami, będziemy po prostu bez ograniczeń, będziemy mogli być w każdym miejscu Polski i wszędzie i kiedy tylko chcemy, byle pogoda tylko dopisała, bo już na szosę musi być pogoda, no to co, no zajebicho, że tutaj wbiliście z nami na sklep. To nara, Ejos. A buty... No powiem tak, wybrałem kask Scorpion ze względu na to, że nie chcę już tam ciemnej szyby, chcę mieć blendę. A ten kask i posiada blendę, ma zwykłą białą szybę, ma już wstawki, żeby wstawić intercoma, miejsce na baterię, miejsce na słuchawkę, co on jeszcze ma, pompowane poliki, co mi widz tutaj przypomniał, albo przypomniała, dzięki, siema. No i w ogóle kolorystycznie pasuje. Wygodny jest, fajne jest to pompowanie tych polików, że on jest na mnie luźny, po napompowaniu po prostu już jest dobry. No może tylko się nauczyć z tym zapięciem standardowym, bo tak zawsze miałem podwójne DD, no ale spoko. No i padł wybór właśnie na Scorpiona. Nie dość, że jest w miarę tani, to spełnia moje wszystkie oczekiwania. A Tomek jaki wybrał, no to zobaczycie dopiero jak kupi moto. A jeżeli chodzi o kombinezon, no to powiem wam tak, że na początku jak kupiłem ścigacza, miałem dwuczęściowe, tych dwuczęściowych miałem aż trzy. No i no nie siedziały mi tak za bardzo. Ja wiem, że to można rozpiąć, w samych spodniach chodzić i to i tamto. Górę też w kombinezonie jednoczęściowym można odpiąć i odchylić do tyłu. No trochę to przeszkadza, wisi, no ale powiem wam, no bardziej czuję się w jednoczęściówce. Zwłaszcza, że kombinezon nie kupuję po to, żeby chodzić na kawę i na lody i na burgery, tylko po to, żeby właśnie odpychać się hulajnogą. I dlatego padł wybór na jednoczęściowy. Kolorystyki, jakby była inna, bym wybrał inną, bym wybrał bardziej stonowany, ale akurat nie było. Mój rozmiar to jest 52, 50 mam w domu jednoczęściowe, w które się już nie mieszczę. I dlatego no, wolę jednoczęściówkę. No, lepiej się czuję. No i zawsze jest tak u mnie, że w jednoczęściówce spodnie nie wiadomo jakie bym nie dobrał, to i tak tyłek wisi, a ja po prostu nie lubię jak tyłek wisi. Tam się powietrze zbiera, wiecie, gazy, takie różne rzeczy. O wybuch niełatwo. O wybuch nie trudno w tym momencie. Nie, no po prostu, no nie lubię jak mi tyłek wisi, no i tyle. No i dlatego padł wybór na to. Nie patrzyłem na markę, na
na malowanie, po prostu na to, żeby rozmiarowo dobrze się działo. No to teraz nam tutaj pakują, zaraz płacimy i lecimy. I chyba dzisiaj pierwsza jazda będzie na ścigaczu w nowym kombi. I w nowym kasku. Starczy? Nara. No zakupy? Starczy. Idę, to domek jakiś. Na wodę. Idziemy na wodę. Kasa, idziemy. I pakujemy. Jestem bardzo zadowolony, bo jeszcze wiecie co? Rękawice mi będą pasowały, bo też mam czerwony z fluo. Poprawię mu nogi, żebym miał wygodnie. Dobra. To co? To my się żegnamy, spadamy. Zero moto. Trzymajcie się szerokości, lewa w górę i do zobaczenia na trasie. Elo. I wbijajcie do RR Moto.